Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. Sesję mamy ustaloną, oświadczenie i komunikację. 8 listopada, 17:30, Polityki Społecznej, 18:00. Proszę bardzo. 18:00. Komisji wie, poczekaj na punkt numer 7 teraz jest, tak? Edukacji 18. 18:08. Infrastruktury? Nie ustalamy. No to nie ustalamy, za zapytanie daję, żebym wiedział. Czy infrastruktury ja bym proponował poniedziałek 19:30. No to dobrze. Który poniedziałek? 5 listopada. Czyli piszemy 5 listopada? Tak. 19:30, tak? Tak, 19:30. No to jest konkretna sprawa, mam już wiele. No to dziękuję. Bardzo proszę, na 19:30. Proszę Państwa, muszę się pochwalić. Otrzymałem księgę jubileuszową 4. Liceum Ogólnokształcącego, którego jestem absolwentem sprzed iluś tam lat, gdzie obchodziliśmy 120-lecie tego liceum. Większość młodzieży z naszego terenu to jest właśnie uczniami albo absolwentami tego liceum. To są przemiany Zamojskiego. Dziękuję. Proszę bardzo, otwieram następny punkt. Proszę bardzo. Ja tylko proszę Państwa, woli przypomnienia pojutrze. Zwołujemy Bezpieczny Kraków o godzinie 16, o 17 Komisja Bezpieczeństwa. Zapraszam wszystkich, bo jest dużo zła w naszej dużo kradzieży, innych rzeczy. Będzie powiedzmy naczelnik Straży Miejskiej, będzie komendant Policji Zamojskiego, także serdecznie zapraszam. Oczywiście będziemy się starać to połączyć razem z komisją, no bo to wiadomo, jedno drugie się nakłada. Także serdecznie zapraszam pojutrze. To znaczy, to jest jakiś... Jest naprawdę dużo zła się dzieje i musimy też dużo sprawy zrobić. Zwłaszcza w świetle tego ostatniego... Kradzieży, proszę Państwa, nawet napad dzisiaj mi tam ktoś zgłasza, no jest to troszeczkę takich spraw niemiłych, a ja sam nie jestem w stanie tego będę rozstrzygnąć po przeudziale tych oficjeli. Tylko tyle, dziękuję. No ja zadam pytanie na ostatniej sesji odnośnie dalszego remontu ulicy Cegielnianej, w związku z tym, że teraz tam będą jeździły się ciężarowe samochody, a Cegielniana jest na pierwszym miejscu. Na tym się kończy. Nie będzie robiona. Fajnie, super, szybko, sprawnie. I drugie pytanie mam odnośnie Montfila Mireckiego, ponieważ tu się zrobił u nas straszny ruch. I stają po obydwu stronach ludzie samochodami, nie ma jak przejechać. Była komisja, mieliśmy tam zebranie, rozmawialiśmy na ten temat i przydałoby się, żeby chociaż z jednej strony był zakaz zatrzymywania się, bo po prostu jesteśmy korkowani, no to mi zgłaszają. Szczególnie przy pizzerni. Dokładnie, szczególnie przy pizzerni, po prostu raz, że nie widać nic, bo tam stoją i blisko wyjazdu z Gajowej na przykładu. I po prostu rozchodzi się o to, żeby jedną stronę zrobić zakaz zatrzymywania się. Na Cegielnianej dało to się szybko, sprawnie zrobić. Może to jest okresowy. Na Cegielnianej jest okresowy i związany z budową. Ja wiem. I muszę powiedzieć, że to zadziałało. Ci ludzie, mimo poluźnienia tego zakazu, bo niedawno został zakaz zmieniony, ZIPIT poszedł na ustępstwa od godziny 8 do 16, to systematyczne ściganie kierowców nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego i parkujących tam, gdzie nie można, spowodowało, że ludzie się nauczyli. I prosiłbym Panie Przewodniczący, żeby coś w tym temacie... Proszę o zgłoszenie przez komisję, proszę o zgłoszenie czegoś takiego, żeby temat ruszył. Nie na sesji to zgłaszać, tylko po prostu przez komisję. No ja mieliśmy nawet zebranie, tam mieli wszyscy, Straż Miejska, mieszkańcy tej ulicy. Czy byli mieszkańcy? Bo jeżeli zabronimy po jednej stronie stawać, po lewej stronie, no,
To ci co po prawej będą mogli stawać, a dlaczego tamtym zabronimy stawać? Jak tam mają prywatne domy, prywatne posesje. No Maćku, no ale... To na posesji. Na posesji nie stawiamy. To zabroni wszystkim stawać, jak nie typujemy jak nie. Ja już miałem niejedną interwencję, kiedy mieszkańcy ulicy Montfila Mileckiego, właściciele domów prywatnych, skarżyli się, że po ich stronie nie parkują samochody pod oknami w nocy. Ale z drugiej strony, w nocy i w ogóle cały czas jak tylko można, ale z drugiej strony ja powiedziałem tak, proszę bardzo, jeżeli to jest niezgodne z przepisami, a rzeczywiście chodnik po stronie numerów parzystych jest węższy niż 2 metry, czyli tam praktycznie nie wolno parkować kołami na chodniku, bo to jest niezgodne z przepisami o ruchu drogowym, powinni mieszkańcy interweniować, wzywać Straż Miejską i egzekwować klamrowanie. No, mieszkańcy są wygodni, proszę Państwa. Ale proszę Państwa, my się przyjmujemy, proszę, dziękuję, powodować działanie przez komisję i w dalszym temacie drążyć temat. A z tamtej strony z kolei drążyliśmy ustawienie słupków, które jeszcze nie zostały ustawione, ale będą ustawione. I zjawisko na ulicy Montfila Mileckiego. Ruch. Nie widzę tej dzielnicy, w tym przypadku ulicy, o której rozmawiamy, ponieważ ani służby, ani radny nie widziałem, żeby reagował. Przy budowie, przepraszam, niech pan wysłucha, niech pan się nie śmieje, bo pan zawsze dużo mówi, a pan zaczyna budowa istniała, istnieje, samochody prawie że na ulicy stały. No ocegielniane. No nie ocegielniane, mówimy tutaj o... O Montfila. Samochody prawie że na ulicy stały, nie widziałem, żeby ktoś radny zareagował, żeby zadzwonił, czy przyjechała Straż Miejska, czy policja i włożyła mandat i ukarała w ogóle kierownika budowy. Czy pedagogiki, czy inne, nawet nie oznaczone jednia, że coś się dzieje. Nic kompletnie. W którym miejscu? Na dole tu jak która budowa, ten budują. Po lewej stronie, po prawej stronie, jak się zjeżdża w dół, na Montfila. Być może czasem tam stoją okazjonalnie, a to... Proszę pana, nie okazjonalnie, jeżeli budowa istnieje, to ma być oznaczone. Proszę państwa, no to przecież to z odpowiednich władz niech stwierdzą, może być, nie może być, no co będzie to czas? No, ale to nie ma samochód. Jeżeli się tu mówi tak, to się nie ma. Proszę państwa, to nie jest glebarz. Radny mówi, proszę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Nie będę polemizował. Czy ktoś jeszcze? Proszę. Ja mam jeszcze taką sprawę, ponieważ sprawa wychodzi tutaj odnośnie ulicy... Strumienna? Nie Strumienna, tu... Marcika. Są dwa odcinki. Jeden jest zamknięty za torami, drugi jest przed torami i kwestia, żeby zmienić na inną jakąś nazwę, żeby to nie były po prostu jednoznaczne. Tylko tam Marcika, a tu zmienia i idzie. Ja mam taką propozycję, żeby nie zrobić, załóżmy, ponieważ to był teren Sorbajowski, bo po prostu niech to będzie ulica Sorbajowców. Ale to jest tylko... Nie ma budynku. Jest ten tutaj przy armaturze. Ten taki drewniany. Aha, ten jest. Jeden. On ma Marcika. Bo po drugiej stronie torów tam jest więcej. Tak. I poza tym centrum nie lękajcie się, ma adres Marcika 3. Więc ta druga strona. Teraz ta budowa idzie też tego budynku. I ten budynek jest to biurowy, ten nowy dom. Ale na orderze. Ja, panie radny, w odpowiedzi proponowałbym podjęcie tematu przez Komisję Polityki Społecznej w zakresie nazewnictwa, bo lepiej nie wychylać się z uchwałą, żeby potem nie krążyło, nie tworzyć bytu ponad potrzeby, tylko spróbować zasięgnąć języka w Komisji Nazewnictwa.
Komisja nazewnictwa nic nie załatwi, bo my podejmujemy uchwałę, oni sprawdzają, czy to ma sens, czy nie ma sens i dają nam odpowiedź, albo dają do banku, nie mieści nam, się albo nie dają. W banku, no. No, no więc musielibyśmy podjąć uchwałę. No, w związku z czym proponuję, no, na następnym posiedzeniu weźmiemy mapkę, zobaczymy jak to, jak Władziu mógłbyś przyjść na komisję, dobra, albo pokazać mi na mapce, w której to jest otrzymywane. W uchwale, który to jest odcinek konkretnie, skoro ta ulica dzieli się na od Zakopiańskiej do Wilkowickiej. Przewija Wilkowica poprzez Matro. No właśnie, ale muszę zobaczyć. Weźmiemy z Janu Krakowa, odjedzie wejście do Rysu. Nie dobrze, no proszę Państwa. Się tam. Czy Państwo się zgadzacie, żeby ta komisja podjęła uchwałę odnośnie określenia nazwy dla tego odcinka ulicy? No bo ja podejmę uchwałę, u nas jest mało. Nie, nie gotuję, a na tam wiecie, że takie nie ma. Ja chcę wiedzieć, co ja będę przygotowywać, jak Państwo nie chcecie. No to nie ma sensu. No, jest aspekt dodatkowy, zobaczymy, ja właśnie mówię, ponieważ mamy ulicę Solwaja. O, no właśnie, no. Jest jedna, czy to nie będzie powodować pewnej... Ale jak daleko jest ulica Solwaja? Ale to nie pisze Solwaja, to jest konkretne i nie i. Jest i teraz... Jeżeli mógłby ci powiedzieć takiego, nie, a nie jest... Czy ktoś z Państwa jeszcze w sprawach oświadczeń komunikatów? Czy Pan Przewodniczący nie mógłby zobligować Pana Florczyka, żeby zaczął grzać? Nie wyjaśniam. Wyjaśniam. Proszę bardzo. Bo wiemy, mamy awarię w całej dzielnicy. Przepraszam, bo ja właśnie mam ten problem. W piątek, czy naprawdę u nas jest tak zimno? Czyli chodziło o... No niech sobie wejdzie do pokoju. Ja mówię, w małym pokoju jest zimno, tam jest zimno, a jeszcze tu, gdzie się będziemy siedzieć w poniedziałek, to jest bardzo zimno. Myślałem, że po mojej odpowiedzi zapalę, czyli jestem słaby. Ale sam tu pracownicy siedzą cały dzień. Tak, ale też tam podejmujemy i pieniądze ślemy do... No właśnie o to chodzi. Proszę Państwa, wypłacenia właśnie za centralną Polskiego płaci gdy. Wojsko duże, zbijamy nagrody. Proszę Państwa, ja już rozmawiałem w tej sprawie z prezesem. No pogoda niestety jest zmienna, bo rzeczywiście... Chwileczkę. On się tłumaczy, że budynek jest duży i największe zużycie gazu wchodzi na rozruch. Jeżeli już idzie ogrzewanie jednostajne, to nie ma problemu. No jeżeli rzeczywiście w wahaniach trzydniowych są różnice temperatur od 8 do 20, tak jak było dzisiaj, i dzisiaj w nocy nie będzie mniej niż 8, to ja z drugiej strony go rozumiem, bo ja robię to samo. No ale Jota, ale masz tam włączony piec. Proszę? Nie masz włączony piec w domu, nie? No jak się przepali, to pan. Nie, ja przepalam, przepalam na przykład 2 godziny wieczorem i zamykam. A może, no, ale może grzejnik kolejowego rozwiązał sprawę? Nie rozwiązał, bo sieć jest tak schowana tutaj, że nie mamy możliwości. Ja spróbuję ją kamieka ściągnąć, żeby... Ściągali, przerabiali. Żeby się przypatrzył, różnicówkę rozwala. Nie wiem... To jest ta słowa. Nie wiem dlaczego. Co tu się dzieje, że nie da się grzejnika olejowego włączyć? Dobra, wiemy. Różnicówkę na 16 amper będzie wywalała. No, ale jest 40 na różnicówce. Ta 40 wywala? Tak, różnicówka jest 40, zobacz. Ale różnicówka nie powinna z tego powodu wyłączać. Właśnie nie wiem, co się inny wpływ. A różnicówka została skopana przez 5 firm 7 lat temu i część firm robiła inaczej, i część firm robiła inaczej, i dlatego
klubie też jest inaczej, u Pani Bogusi też jest inaczej, wystarczy czajnik wystarczy włączyć, za chwilę wybija też. Jeden czajnik, a ma wszystko wyłączone, także tu jest instalacja... Dobrze, ja wystarczy zewrzeć przewód wzorowy z guzikiem rozmujmującym i też wyrzuci wszystko. Coś jest w porządku w instalacji, a nie to... Ale w całym budynku mówimy, o całym budynku, bo wszędzie tak jest. Dobrze, przychodzi czas. Najlepsza jest góra, jest góry. Ja to rozumiem. No, ma pan rację, dlatego mówię, teraz coś jest zrobiło. Proszę Państwa, są jeszcze jakieś chętni do zabrania głosu? Nie widzę. W związku z powyższym zamykam 36. sesję Rady Dzielnicy 9. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.